20-lecie istnienia obchodzi Bielski Klub Sportów Azjatyckich ATEMI. Założony w 1985 roku, nieprzerwanie prowadzi treningi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W ciągu 20 lat istnienia przez klub przewinęło się ponad 2000 osób. Wielu z nich okazało się bardzo utalentowanymi zawodnikami, którzy zajmowali wysokie lokaty podczas ogólnopolskich zawodów karate. Dobre wyniki zawodników to także zasługa doświadczonych instruktorów, którzy działali i nadal działają w klubie od początku jego istnienia. Kilka tygodni temu z okazji 20-lecia powstania klubu na hali przy ulicy Bratków odbyła się jubileuszowa uroczystość, podczas której wieloletni działacze i trenerzy klubu odebrali podziękowania i upominki z rąk przedstawicieli władz miasta. Gratulacje z okazji 20-lecia działalności klubu odebrali m.in. jeden z założycieli i późniejszy wieloletni prezes klubu Zdzisław Szendoł, a także Halina Wójcik, Paweł Połtorzecki, Jacek Mikoda, Maciej Maciejewski, a także naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Ryszard Radwan, który przez długi okres był dość mocno związany z klubem. Uroczystości oficjalne zakończył pokaz w wykonaniu zawodników Klubu Sportów Azjatyckich ATEMI, tych najmłodszych, ale także tych już bardzo doświadczonych.